Posiadanie własnej witryny internetowej jest jednym z najlepszych kroków, jakie może podjąć każdy, kto chce zarabiać pieniądze w internecie i rozwijać się na każdej płaszczyźnie. W dzisiejszym wideo chciałbym pokazać Wam plusy posiadania własnego portalu, jak również chciałbym podzielić się z Wami aż 8 pomysłami na stronę internetową, dzięki której będziecie mogli zarabiać pieniądze za pomocą sieci. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo serdecznie. Najpierw zacznijmy od tego, dlaczego warto posiadać własną stronę internetową. Wbrew pozorom jest to pytanie bardzo istotne. Większość ludzi uważa, że własną stronę internetową powinna posiadać jedynie firma po to, aby pozyskiwać nowych klientów dla swojego biznesu, tudzież sprzedawać to, co oferuje za pomocą sieci. Takie rozumowanie to spory błąd. Okazuje się, że tak na dobrą sprawę każdy powinien posiadać własną platformę, niezależnie od tego, czy prowadzi firmę, czy też nie. Własna platforma internetowa otwiera bowiem szereg możliwości dla osoby, która ją posiada. Pierwszym największym plusem witryny jest budowa własnej marki i jej rozwój. Patrząc wstecz na moją drogę, łatwo mogę dostrzec, że postawienie pierwszej strony internetowej było w moim przypadku kamieniem milowym i fundamentem, na którym budowałem kolejne stopnie mojej kariery. Z Tobą może być tak samo. Niezależnie czym się zajmujesz, własna strona wizytówka czy też blog wyróżni Cię na tle tysięcy innych osób, które zajmują się tym samym co Ty. Weźmy chociażby poszukiwanie pracy. Dodanie do swojego CV adresu swojej witryny nie tylko daje Ci dodatkowe punkty w rekrutacji, ale pokazuje przyszłemu szefowi, że jesteś osobą konkretną, taką, która dba o swoją markę i dobre imię. To jednak nie wszystko. Własna strona internetowa daje Ci unikalną możliwość zaprezentowania światu tego, czym się zajmujesz i co Cię interesuje. Niezależnie czy jesteś trenerem psów, rehabilitantem czy grafikiem, własna platforma staje się Twoją wizytówką w sieci. Daje Ci to zatem status eksperta i sprawia, że ludzie patrzą na Ciebie z zupełnie innej perspektywy. To tak, jakby ubrać się w drogi garnitur skrojony na miarę. Zawsze będziesz postrzegany lepiej w oczach innych ludzi. Ponadto to, co prezentujesz, dostępne jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jeżeli na przykład jesteś agentem nieruchomości, prawnikiem czy też dentystą, Twoja witryna internetowa przyciąga do Ciebie ludzi zainteresowanych tym, co robisz 7 dni w tygodniu, niezależnie od tego, czym Ty aktualnie się zajmujesz. Czy śpisz, czy jesz, Twoja strona internetowa cały czas pracuje na Twój sukces. Własna witryna to również doskonały sposób na promocję Twojego hobby czy też pasji, jaką uwielbiasz się zajmować w swoim wolnym czasie. Promocja swojego portfolio lub umiejętności jest w dzisiejszych czasach niezwykle ważna i strona www daje Ci możliwość rozwoju w tej materii. Oczywiście własna platforma może stać się również zalążkiem własnego biznesu. Możesz zacząć naprawdę skromnie. Od zwykłej strony informującej o zakresie Twoich usług lub z malutkim sklepem internetowym oferującym jedynie jeden produkt, by z czasem rozwijać swój projekt i go skalować. Co najważniejsze, nie musisz nawet zakładać własnej firmy. Na początku dzięki działalności nierejestrowej możesz dorobić sobie do połowy płacy minimalnej bez konieczności zakładania firmy. Dzięki temu rozwiązaniu możesz spokojnie przetestować swój pomysł na biznes i jeżeli będziesz widział potencjał, możesz go skalować. Jeżeli nie, nic się nie dzieje. Własna strona internetowa daje Ci tego typu właśnie możliwości. No dobrze, Panie Tomku, widać, że własna strona www jest prawdziwym must have dla każdego. Może podałbyś teraz kilka ciekawych pomysłów na strony internetowe, które będą dla mnie zarabiać pieniądze? Oczywiście już to czynię. Bardzo prostym pomysłem na swoją własną stronę internetową, która zarabia, jest landing page z zapisem na newsletter. Jak to wygląda? Osoba wchodzi na naszą stronę internetową i zapisuje się na nasz newsletter w zamian za tak zwaną etyczną łapówkę, którą zazwyczaj jest darmowy e-book, checklista, zeszyt zadań, raport lub cokolwiek innego, co mogłoby zainteresować widza, do którego chcemy dotrzeć. Aktualnie widzicie jedną z moich stron, stwórzmy.pl, która jest właśnie tego typu landing page'em i oferuje darmowy raport o największych grzeszkach twórców stron internetowych, do którego pobrania serdecznie Was zachęcam. Link do strony, gdzie możecie pobrać darmowy raport, znajdziecie oczywiście pod tym wideo. Zapisując się na newsletter, nasz użytkownik wskakuje na naszą listę mailingową i możemy wysyłać do niego różnego rodzaju informacje. Większość ludzi wychodzi z założenia, że trzeba bombardować naszych subskrybentów niezliczoną ilością wiadomości o marketingowej treści do momentu, aż coś kupią.
Ja wychodzę z całkowicie innego założenia. Wolę dawać wartość i edukować moich subskrybentów i jeżeli stwierdzą oni, że jestem osobą, z którą chcą współpracować, na pewno się do mnie zgłoszą. I Wam polecam zrobić to samo. Dajcie ludziom wartość, a sami zgłoszą się do Was i zechcą współpracować z Wami lub kupić od Was to, co aktualnie sprzedajecie. Drugim pomysłem na własną stronę internetową będzie autorski blog. Dzieląc się swoimi przemyśleniami i wiedzą, możesz zbudować grono wiernych czytelników, którzy będą śledzić to, czym się zajmujesz. Ty natomiast możesz zarabiać na reklamach na Twojej stronie internetowej, sprzedaży własnych produktów lub usług, a także poprzez programy partnerskie, recenzując na przykład określone produkty na swoim blogu, zarabiając procent od ich sprzedaży. Blog może założyć praktycznie każdy, ale ja polecam go zwłaszcza osobom, które posiadają jakieś pasje lub zajmują się czymś zawodowo. Oczywiście blog może przybrać formę vloga i tutaj można zamiast wpisów dodawać albo filmy, albo samą ścieżkę dźwiękową, zostając tym samym podcasterem. Dróg rozwoju jest tutaj sporo i każdy może wybrać to, co odpowiada mu najbardziej. Trzecim pomysłem na stronę internetową, która zarabia, jest zostanie freelancerem i stworzenie strony wizytówki ze swoją ofertą. Możesz tworzyć teksty specjalistyczne jako copywriter, prowadzić social media dla innych, tworzyć wideo na zlecenie, podkładać głos, projektować grafikę. Ile osób, tyle zawodów i każdy może stworzyć stronę, która będzie wizytówką jego umiejętności. Czwartym pomysłem na stronę, która zarabia, jest zbudowanie biznesu wokół coachingu. Ludzie w dzisiejszych czasach chcą się rozwijać i zdobywać różne umiejętności, w związku z tym poszukują osób, które przeprowadzą ich przez tą drogę. Najczęściej chcą się czegoś konkretnego nauczyć lub osiągnąć określony cel, na przykład schudnąć. I tutaj pojawiamy się my z naszymi usługami, które oferujemy na naszej stronie internetowej. Ta branża jest niezwykle dochodowa, więc jeżeli tylko posiadasz odpowiednie umiejętności i chcesz się nimi podzielić, możesz założyć stronę z ofertą swoich usług coachingowych. Kolejnym znakomitym pomysłem na stronę internetową, który jest nieco powiązany z poprzednim, jest sprzedaż kursów online. To już nieco bardziej złożone zadanie, ale ta opcja jest niezwykle lukratywna i może prowadzić do zbudowania pasywnego dochodu, który zarabia nam pieniądze niezależnie od tego, co robimy i gdzie się znajdujemy. Jest więc to gra warta świeczki. Kursy online bądź łatwiejsze w tworzeniu e-booki mogą przynieść Ci spory dochód, zwłaszcza jeżeli uda Ci się zbudować społeczność, która będzie wiedziała, czym się zajmujesz. Kolejnym pomysłem na własną stronę jest sklep internetowy. Na nim to właśnie możesz sprzedawać produkty, zarówno wypuszczone z własnej stajni, jak również te kupione na hurtowni czy też u producenta. Własny sklep internetowy jest nowoczesnym modelem biznesu, który może przynieść Ci ogromny zwrot z inwestycji. Warto jednak pamiętać, że w sieci panuje spora konkurencja, więc lepiej skupić się na niszowych tematach niż uderzać na przykład w ubranie czy też obuwie. Siódmym pomysłem na stronę internetową, która będzie zarabiać dla Ciebie pieniądze, jest agencja SEO. SEO, czyli Search Engine Optimization, jest w skrócie poprawą widoczności w wynikach wyszukiwania dla strony internetowej, która jest optymalizowana. Naszym zadaniem jest wynieść stronę naszego klienta jak najwyżej w wynikach wyszukiwania, tak aby znalazła się ona w pierwszej dziesiątce, piątce czy też trójce wyników wyszukiwania. Do tego celu służy cały pakiet różnych narzędzi, zaczynając od optymalizacji strony internetowej poprzez linki czy też artykuły sponsorowane, kończąc na tworzeniu odpowiedniego kontentu na stronę internetową. Aby prowadzić agencję SEO, potrzeba oczywiście odpowiedniego doświadczenia. Warto jednak zdać sobie sprawę, że tego typu strona internetowa może przynieść nam ogromny zysk, o ile tylko będziemy skuteczni w naszych usługach. Myślę więc, że warto zainteresować się tematem pozycjonowania i edukować się w tej materii. Jak widzicie, istnieje naprawdę masę pomysłów na własną stronę internetową, która może zarabiać dla Was pieniądze. Oczywiście powyższe przykłady można ze sobą łączyć i stworzyć na przykład blog, na którym będziecie sprzedawać własne kursy online. Ponadto powyższa lista nie jest wcale listą wyczerpaną i istnieje znacznie więcej pomysłów na strony internetowe, takie jak chociażby portale z ogłoszeniami, konwertery czy też portale randkowe. Tak na dobrą sprawę ogranicza nas tylko nasza inwencja. Kolejne puzzle naszej biznesowej układanki możemy dokładać czasem wraz z rozwojem naszego pomysłu na biznes. Grunt to w ogóle zacząć i stworzyć swoją pierwszą stronę www. I mam nadzieję, że ten materiał przekonał Was do tego. Na sam koniec zachęcam Was do odwiedzenia jednej z moich stron stwórzmy.pl, na której to możecie pobrać pełni darmowy raport na temat największych grzechów twórców stron internetowych.
Przyda on się Wam, jeżeli planujecie zlecić komuś stworzenie dla Was Waszej wymarzonej platformy. Dzięki raportowi poznacie mało znane informacje, które oszczędzą Wam setki, jeśli nie tysiące złotych i sprawią, że będziecie znacznie bardziej wyedukowani w tym temacie. Link do strony znajdziecie oczywiście w opisie tego wideo. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten materiał dał Wam wartość i pokazał, że własna platforma internetowa daje ogromne możliwości rozwoju. Jeżeli tak się stało, zachęcam Was do lajkowania, komentowania i udostępniania tego materiału wśród swoich znajomych. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.